Niemal dokładnie pół roku temu, 13 października, w rocznicę wyborów do Sejmu, posadziłem u zbiegu Konstytucyjnej i Pomorskiej 1500 cebulek krokusów. I będę to zawsze czynił w rocznicę wyborów do Sejmu do momentu, kiedy będę sprawował mandat posła. Wtedy w październiku lał deszcz. Dzisiaj jest piękna wiosna, słońce i krokusy różnokolorowe cieszą i powinny cieszyć oczy łodzian. Zapraszam. Aleja Krokusów Zimocha dla łodzian. I jeszcze jedna gorąca prośba. Dziś same widziałem, jak młode dziewczyny wyrywały te krokusy, bo chciały sobie do kapelusza przypiąć. Nie wyrywajmy tych krokusów. Niech one cieszą nasze oczy. A ja obiecuję, że w tym roku dosadzę, no pewnie 2050, a może dwa razy 2050 cebulek krokusów, by w przyszłym roku wiosną znów cieszyły nasze oczy. Zapraszam!